Paweł, to ty? Daj mi tatę. Mamo, mamo, gdzie jesteś? Co się stało? Nie, nic. Potem ci powiem. Dziś w programie. Kolejny bandyta poszukiwany przez polską policję wpadł we Włoszech. 5 lat temu dokonał napadu na bank. Autor programu, Michał Fajbusiewicz, będzie apelował do państwa z prośbą o pomoc w dwóch sprawach. Zabójstwa staruszka Józefa Rozowskiego na ziemi lubuskiej i tragedii 34-letniej Ewy Petki, która pozostawiła dwójkę małych dzieci. Najprawdopodobniej była ofiarą zbrodni. Dobry wieczór, witam państwa. Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997, dziś jego 519 wydanie. I przypominam państwu, że od marca spotykamy się w naszym programie czwartki wieczorem po panoramie. A nasz program chce zacząć od dobrej informacji z Włoch. Otóż niedaleko Neapolu policja zatrzymała poszukiwanego międzynarodowym listem gończym 24-letniego Adama L. 6 lat temu wspólnie z 3 innymi mężczyznami dokonał napadu na bank w Łodzi. Adam L. przyjaźnił się od dzieciństwa z Andrzejem Bartosem. Mieszkali obok siebie w Łodzi przy ulicy Felińskiego. Edukację skończyli na szkole podstawowej. Razem kradli samochód. Kiedy w trakcie jednej z imprez poznali starszego od nich Rafała K., bywalca kilku zakładów karnych, w ich życiu nastąpiła pewna zmiana. Nie, bynajmniej nie zerwali z przestępczym procederem, raczej znaleźli wzór do naśladowania. Rafał wyraźnie im imponował. Rozboje, włamania, styl życia, jaki prowadził, budził respekt chłopaków, którzy znajdowali się dopiero na początku złodziejskiej ścieżki. Kiedy więc podczas jednej z balang Rafał przedstawił im plan napadu na filię banku w łódzkiej dzielnicy Kurczaki, uznali go za genialny. Plan wcielono w życie 18 grudnia 2000 roku. Oprócz nich w napadzie brał jeszcze udział czwarty chłopak, na którego wołali Mał. Napad się udał. Co prawda łup nie był imponujący, ukradli raptem 25 tysięcy złotych, ale zawsze to był sukces. Pieniędzmi podzielono się i nie wiadomo, czy udałoby się ustalić sprawców, gdyby Mały nie pochwalił się nagłym przypływem gotówki. I tak po nitce do Kłębka. Choć aresztowany Mały nie wydał kumpli, policja szybko ustaliła, kim są pozostali uczestnicy napadu. Adam L. kilkanaście dni temu wpadł we Włoszech. Mało, nie odzywaj się, daj spokój. Sprawę właściwie można było uznać za zamkniętą, bo kolejny poszukiwany, Rafał K., popełnił samobójstwo. Ale mamy jeszcze jednego, czwartego poszukiwanego, Andrzej Bartos. Bardzo liczymy na państwa pomoc. Policja podejrzewa, że również on może ukrywać się za granicą. Niewykluczone, że we Włoszech. Miała 34 lata, dwójkę dzieci, męża, była spokojną kobietą. Zniknęła 14 czerwca 2004 roku. Rodzina podejrzewa, że została zamordowana. Była dzisiaj w pośredniaków, w listę podpisać, to może jakaś kuroniówka będzie. Ty uważaj, bo jacyś ludzie opowiadają, że twoja Ewka z jakimś młodym się prowadza znowu. Co z jakim młodym? Ludzie to pierdoły takie opowiadają. Kończmy to, lepiej chodźmy do domu. A się złocisz, chodź ja na piwo, ja piwo. Ja nie piję żadnego piwa, idę do domu, dzieci czekają. Dochodziły mnie takie słuchy, że spotyka się z kimś, ale to nie wierzyłem w to, że coś takiego może być. Na początku byliśmy źli na przykład na tego człowieka, że on coś w ogóle z nią rozmawiał i w ogóle. Myślę, że to on tylko miał wspólne coś z tym zaginięciem. A co wy tu robicie? No jak, to mamy nie ma. Jak tu nie ma mamy? No nie wiem, wróciłem ze szkoły i nie ma mamy. A gdzie jest? No nie wiem, szukaliśmy u babci, cioci, ale nie ma jej nigdzie. Czekaj. Ewa! Gdy wróciliśmy ze szkoły, dom był zamknięty. Najpierw myśleliśmy, że jest tutaj
u swojej mamy na górce. Byliśmy tam, nikogo nie było. Myśleliśmy, że do koleżanki poszło. Nie, tego dnia nie zastałem żony, dom był zamknięty, dzieci pod domem. Zdziwiłem się bardzo, bo zawsze jak dzieci wracają do domu, żona starała się być w domu. A tego dnia właśnie nie było. Basia? Basia, jest u ciebie Ewa? Nie, nie ma. Co się stało? No, nic, nie ma jej w domu. Dzieci stoją przed domem, zmarznięte. No, zadzwoń na pogotowie albo na policję. Do szpitala zadzwoń. Wiesz co, ja zaraz ubiorę się i przyjdę do was. Na razie. Idź się do pokoju, ja zaraz coś przygotuję do zjedzenia. Byłem sprawdzić u teściowej, czy jej nie ma. Później dzwoniłem do mojej mamy, bo czasami tu niedaleko mieszka. No ale nikt jej nie widział. A dzieciaki gdzie są? Na górze. Ewelinka tam się strasznie zdenerwowała, cała roztrzęsiona jest tam. Paweł ją próbuje uspokajać. Gdzie jest mama? Kiedy wróci? Nie płacz, malutku. Na pewno wróci niedługo. To dlaczego tak długo? Ja dzwoniłem na pogotowie do szpitala. Dzieci były u znajomych, u rodziny. Nigdzie jej nie ma, wiesz. Ja się bardzo martwię, że coś się stało. O, poczekaj. Dzwoni telefon. Może to mama? A najdziwniejsze jest to, że ona nie miała żadnych dokumentów. Słucham? Ewa będzie jutro załatwia sobie pracę we Włoszech. Ale jaką pracę? A kto mówi? Wiesiek. Ale jaki Wiesiek? Jaka... Halo! Halo! Tato, dzwonił jakiś pan, mówi, że mama załatwia pracę i wróci jutro. Jaką pracę? Jaki facet? Nie wiem, nic. Przedstawił się tylko, że Wiesiek. Panie Janku, na pewno nic się nie stało. To zaledwie kilka godzin. Może żona gdzieś pojechała do rodziny, do znajomych. Ale skąd? Nie pojechała do żadnych znajomych, ani do rodziny. Myśmy sprawdzili. Dzwoniliśmy po rodzinie, po znajomych. Dzieci były u rodziny. Kamień w wodę. Tak, wyszła na pewno, to nie mogła wyjechać. Nie wzięła ze sobą nic. To jest... A poza tym jeszcze ten telefon od tego Wieśka, co panu mówiłem. Może żona znała jakiegoś Wieśka? Ale skąd? Nie zna żadnego Wieśka. Na pewno? Na pewno. Słucham. Paweł, to ty? Daj mi tatę. Mamo, gdzie jesteś? Co się stało? Nie, nic. Potem ci powiem. Zawołaj ojca. Nie ma taty, ale jest ciocia Basia. Poczekaj chwilę. Ciociu, mama dzwoni. Nie ma go. No to szkoda. Rozłączył się ktoś. Ale dzwoniła, to była mała. Mama, naprawdę. Kochanie, na pewno zadzwoni jeszcze, spokojnie. Poczekajmy, spokojnie. Dobra, to na razie. W takim razie my zmykamy do domu, a ty zapytaj, może sąsiadka coś widziała, dobra? Dobra. Na razie. Potem jeszcze mama dzwoniła i chciała rozmawiać z tatą, ale go nie było. No to dałem telefon cioci, ale później coś rozłączyło. No a w nocy było jeszcze parę głuchych telefonów, ale nikt się nie odezwał. Czy sprawdzali państwo, jakie rzeczy zabrała pani Ewa ze sobą? Sprawdzaliśmy. Właściwie to nic nie wzięła. Oprócz aparatu fotograficznego. No a tam były nasze zdjęcia z wycieczki z Częstochowy. A może państwo mają jakieś podejrzenia z kim albo dokąd mogłaby pojechać? No mam w szczególności jedną osobę. Ponieważ no, wynika z tego, że żona coś z nią łączyło. Nawet tak było, że on miał sprawę w sądzie. Na drugi dzień, jak żona zaginęła. Czekałem na niego specjalnie. I jak przyjechał ze sądu, pytałem się, czy nie widział gdzieś żony. On w ogóle nie był tym zaskoczony, ale od razu zmienił temat. Tam było spokojnie, zawsze cicho, zawsze bez awantur. On jej pomagał w domu, ona dbała o dzieci. Nie zauważyła pani jakiegoś obcego, który się pamiętał obok domu? Nie, ale jechał taki polonez i ona chyba do tego poloneza wsiadła. A z kim mogła jechać? Proszę pana, nie wiem, nie widziałam, ale tutaj taki kręcił się i ludzie powiadają tutaj, że ona ma kochanka. Myśmy rozmawiali z żoną, że
może mogłaby pojechać do pracy do Włoch, bo ona, wie pan, była bezrobotna, poszukiwała pracy. Ale to ja nie myślę, żeby to było coś poważnego. No, przepraszam bardzo, mam do państwa prośbę. Czy moglibyśmy z panem zostać sami? Dobrze, oczywiście. Masiu, weź dzieci. Pawełku, kochanie, chodźmy, dobrze? A czy pan wiedział, że żona się z kimś spotyka? Że ma kochanka? Kochanka? Nie, nie, ona się spotykała z takim facetem, tam mieszka kilka domów dalej, a żeby kochanka? Nie. Na drugi dzień zaczęła się po prostu akcja poszukiwawcza. Przyjechała policja, straż z innych miejscowości, tutaj miejscowi, sąsiedzi. No i szukaliśmy jej. Chyba był obstawiony. Mamy. Rakówki teraz obstawiony na filmie do dni. Dobra. To pozostałem tylko ten odcinek tego lasu. Dobra. No to panowie, od tego miejsca co 20 metrów. Wiecie, kogo szukamy, proszę bardzo. Co zrobiłeś z Ewą? Gdzie ona jest? Gdzie ją schowałeś? Nie wiem, nie rozumiem panowie, dlaczego mnie ciągle o to pytacie. Nie mam żadnego pojęcia, nie wiem, ja nie widziałem. Nie kituj! Widziano się, jak zabierałeś Ewę spod domu swoim samochodem. A co, nie wiem, widziano mnie, czy widziano zielony samochód, co mamy zielonych polonezów? On mógł tego nie zrobić. Tylko to mogła być jak zemsta za coś. On mógł tego nie zrobić, ale miał powiązania z tym w każdym razie. Gdzie byłeś 14 czerwca? 14 czerwca. 14 czerwca siedziałem cały dzień u kumpla od rana. Zresztą nie wiem, panowie, jak chcecie, to możecie to sprawdzić. Sprawdzimy to na pewno. No jak tam? Wygląda na to, że ma alibi. Jeszcze to sprawdzimy, ale to chyba nie on. No i wreszcie go wskazuje na niego i ten polonez zielony, kochany. A skąd wiemy, że znała tylko jednego faceta z zielonym polonezem? Ta sprawa ma za dużo niewiadomych. Po pierwsze, facet, który dzwoni i mówi, że wyjeżdża do Włoch. Ona nawet nie miała paszportu. Po drugie, nie zabrała ze sobą żadnych dokumentów. Wzięła tylko aparat fotograficzny. Moim zdaniem ona na pewno nigdzie nie miała zamiaru wyjechać. Normalny dzień, wstałam rano, obudziłam mamę, przygotowała nam śniadanie. I mieliśmy autobus szkolny i normalnie pojechaliśmy do szkoły. Na karkówkę wszystko przygotowane? Mamo, tak, oczywiście. No już lećcie, bo się spóźnicie na autobus. Pa, 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 pa. Że wsiadła do samochodu i pojechali. Ale jaki motyw? Przecież wszystko zostawiła w domu, nie miała dokumentów, nie wzięła pieniędzy, nie wzięła torebki. Młody, ile ty w policji pracujesz? Może zazdrosny kochanek. Może chciałbym ją mieć tylko dla siebie? Czekałaś na swojego miśka, tak, tak, tak? Czekałam? No widzę, zobaczcie, pojedziemy do Boa, ja tam mam kolegę, znajdziemy pracę. Tak, tak, ty debilo, ty, wariacie! Zobaczysz, będziesz na to siedział. Zamknij mordę! Zamknij mordę! No chciałbym mu powiedzieć, że jeśli cokolwiek wie na ten temat, lub nawet zrobił, no to wcześniej czy później to wszystko się wyjaśni. Dlatego apeluję do tego człowieka, żeby po prostu, jeśli jej nic nie zrobił, niech przynajmniej powie coś na ten temat. Cii.
Ewa będzie jutro, załatwię sobie pracę we Włoszech. Wiesiek? Mógł być jakiś przypadek, jakieś porwanie, coś takiego. Nie. Albo będziesz ze mną, albo z nikim, to. Pomyśl o tym, masz jeszcze trochę czasu. Ja uważam, że to jest jakaś ściema. A ta historia z wyjazdem do Włoch, jak mogła planować wyjazd, skoro wszystkie dokumenty zostawiła w domu? A poza tym dzwoniła i nic nie wskazywało na to, że ktoś jej grozi. Wiesz, młody, jak ktoś ma nóż przy gardle albo komuś grożą bronią, to jest w stanie zrobić wszystko. Teraz zadzwonisz do męża i powiesz, że się nic nie stało i że nie wiesz, kiedy wrócisz. Rozumiesz? Tylko jeden fałszywy ruch i już nigdy nikomu więcej nic nie powiesz. Rozumiesz? Rozumiesz? Ha? Słucham. Paweł, to ty? Daj mi tatę. Mamo, mamo, gdzie jesteś? Co się stało? Nie, nic. Potem ci powiem. Zawołaj ojca. Nie ma taty, ale jest ciocia Basia. Poczekaj chwilę. Ciociu, mama dzwoni. Nie ma go. No to szkoda. I co, myślisz, że on to zrobił? Może ona nie chciała już być z nim, on się zdenerwował. Gdzieś przez przypadek w jakiejś szamotaninie uderzył ją, no i młody, stało się. Dopóki nie ma ciała, nie ma zabójstwa. Panowie, mamy dwa sektory zrobione. No i nie ma nigdzie, co robimy? Wycofujemy się? Nie, nie. Szukamy dalej pomysłu. Panowie, trzymamy się lewej! Według mnie żona bardzo kochała dzieci i na pewno by się do nich odezwała. Także podejrzewam to najgorsze. My też z policją podejrzewamy to najgorsze. Rodzina niewątpliwie rzuca cień podejrzeń, czy nawet mocne podejrzenia w stronę kolegi, sympatii, nie chcę użyć słowa kochanek, ale ten człowiek ma alibi i właściwie musicie szukać dalej, bo na początku tej sprawy wiem, że to był pierwszoplanowy podejrzany. Żadnego scenariusza nie możemy wykluczyć jak dotąd. Między innymi zatrzymaliśmy znajomego zaginionej Ewy Petki, jednak nie było dowodów, które świadczyłyby przeciwko niemu. A zatem na decyzję sądu musieliśmy go zwolnić. Wciąż szukamy zaginionej. Spenetrowaliśmy bardzo dokładnie pobliskie tereny. Korzystaliśmy także z elitarnej grupy, z psami wyszkolonymi do poszukiwania ludzi. Niestety to na nic się zdało. Dzisiaj być może zakładamy także, że Ewa Petka mogła wyjechać za granicę. Ale jest to mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Współdziałamy w tej sprawie między innymi z Lastradą. Oczywiście bierzemy pod uwagę scenariusz, że Ewa mogła zostać zamordowana. Cały czas nad tym pracujemy. A jak nie znajdziecie zwłok, to co, ta sprawa utkwi w martwym punkcie? Cały czas nad tym pracujemy. I tutaj również bardzo liczymy na pomoc widzów, bowiem zależy nam bardzo, aby ludzie, którzy tego dnia, czyli 14 czerwca 2004 roku, widzieli Ewę Petkę, która najprawdopodobniej około 9 we Frysztaku wysiadła na przystanku autobusowym opodal Urzędu Gminy, aby zgłosili się na policję, aby swoje spostrzeżenia przekazali. Być może, że są tacy, którzy Ewę Petkę widzieli później. Na tych najbardziej nam zależy. Ileż to takich losów, jak Ewy Petki pokazywaliśmy Państwu w naszym programie. Niektóre znalazły szczęśliwy finał, między innymi dzięki Państwa informacjom, bo ludzie znikali na własne życzenie. Choć tu mamy duże wątpliwości, czy tak się stało. Ileż to razy apelowałem do Państwa, aby nie chwalić się różnie pojmowaną zamożnością. 79-letni Józef Rozowski na pierwszy rzut oka do bogatych nie należał, ale lubił za takiego uchodzić. Często opowiadał o pieniądzach, które posiada. Najprawdopodobniej za te przechwałki zapłacił najwyższą cenę własne życie. Józek! Józuś! Józuś! Yeah.
chodź ty. Znowu Polas. Proszę. Halo, policja? Tak. Tam leży człowiek związany. Nie żyje. No, gdzie to jest? W Kołczynie. Kołczyn, czy jest tam jakaś ulica? Ulica Polna 2. Polna 2. A pana imię i nazwisko? Przyjeżdżajcie jak najszybciej. Chodź tu. Zobacz. Nie dotykaj, poczekaj. Pójdę sprawdzę, czy jadą już za Chodzeniówki. Potwierdzam odnalezienie zwłok. O, chłopaki z Chodzeniówki już dojeżdżają. Cześć. Cześć. Musieliście coś? Słuchaj, do tej linii masz czysto, nikt tutaj nie wchodzi. Dobra, dzięki. Witam. Witam. Co my tu mamy? Słuchaj, my potrzebni tu jesteśmy już, czy jesteśmy wolni? Rozejrzyjcie się, może coś nam wpadnie do głowy. To jak to było z tym zgłoszeniem? Oficer dyżurny przyjął zgłoszenie, że ktoś odnalazł związane zwłoki mężczyzny. No nie przedstawił się rozmówca, także jego personaliów nie mamy. Nasi przyjechali, my przyjechaliśmy zaraz za nim. Związane? No właśnie. Jeżeli te zwłoki były przykryte, to skąd on wiedział, że były związane, co? Musiał tu być. Czy możesz nam coś teraz powiedzieć? Wiesz co, dokładnie nie mogę ci powiedzieć, ale wydaje mi się, że ciało leży 2-3 doby. Dokładnych informacji będziesz miał w wynikach z laboratorium. Słuchajcie, znaleźliśmy coś. Jest wakacja, spieszyli się. No dobra, słuchaj, wyróbcie swoje, my się pójdziemy rozejrzeć trochę. Na wsi popytać, dobra? Jasne. To wyspieszcie to. No dobra, czekam na wiadomość, dobra? No. Okej, na razie. Dzień dobry. Dzień dobry, Komenda Powiatowa Policji. Czy możemy zadać pani kilka pytań? Dzień dobry, tak, oczywiście. Chcieliśmy się czegoś dowiedzieć na temat pana Józefa Rozowskiego. A czy coś się stało? Nie żyje, a my prowadzimy śledztwo w sprawie zabójstwa. Czy on był pani klientem? Tak, robił zakupy. Tutaj, w moim sklepie. A czy może pani nam coś szczególnego o nim powiedzieć? Wyróżniał się spośród innych klientów? Zapamiętała go pani z czegoś szczególnego? Wie pan, starszy człowiek. Raz miał lepszy dzień, raz gorszy. Tak ogólnie dziwny był. Przechwalał się pieniędzmi, a żył w nędzy prawie. A nie zauważyła pani, czy może miał jakichś wrogów? Łatwego charakteru nie miał. Często wszczynał kłótnie. No tak, rzeczywiście był konfliktowy, ale... Poproszę to, co zwykle. Chlebek, mleko, tylko chude. Patrz pani, czego to ludzie nie wymyślą. Panie Józefie, tak? Ciągle pan kupuje tylko mleko, chleb. Tak. Kupiłby sobie pan trochę szynki, no co, nie stać pana na to? Nie stać pana na to, stać mnie. Jakbym chciał, to bym ten cały sklep sobie kupił. O, jest. A nawet chciałem pani powiedzieć, że mam zamiar kupić sobie całe nowe gospodarstwo. O, do widzenia. Bajki pan opowiadasz to.
Cześć, witaj. Cieszę się, że cię widzę. No ja też, ten. O co chodzi? No, chciałem się spotkać i pogadać. No to mów, o co chodzi. No. Ale nie tak o suchym pysku. Wiesz, no. Ja nie mam czasu, to przyjdź kiedyś, jak będziesz miał czas. Cześć, co? Potrzebna, bezsensowna śmierć. Przyjęty motyw rabunkowy jest trochę wątpliwy, bo na miejscu znaleźliście 104 tysiące złotych. To jest właściwie na tamte warunki majątek. Tak. Pan Józef był samotnikiem, żył na uboczu, ale spora część mieszkańców Kołczyna wiedziała, że ze swojej dosyć dużej, jak na warunki Kołczyna, renty odkładał on wszystkie pieniądze po to właśnie, aby wykupić ziemię, na której stał jego dom. Żył naprawdę bardzo, bardzo skromnie, żeby nie powiedzieć ubogo. Jednak domyślano się, że te pieniądze gdzieś w domu najprawdopodobniej musi być. Jak zwykle nie w banku. Jak zwykle nie w banku. I stąd taka hipoteza, że mógłby, że sprawcy mogliby być z Kołczyna bądź z okolic, stąd, że wiedzieli właśnie o tych pieniądzach. Nie wykluczamy jednak również ze względu na to, że wrzesień ubiegłego roku był takim ciepłym miesiącem i w Kołczynie z naszych informacji wynika, pojawiali się obcy, młodzi ludzie, którzy w okolicznych miejscowościach w tym czasie wypoczywali, przebywali, że być może oni usłyszeli gdzieś o tym. I ze względu no na właśnie uprzedziła pani tą odpowiedzią moje pytanie, bo miałem wątpliwości, czy aż trzeba ogólnopolskiej emisji tego programu, żeby znaleźć sprawców, bo ta sprawa wydawała się lokalną. Ale jednak rzeczywiście mogło tak być, że w sezonie tym turystycznym, a także wasze województwo Zagłębie Grzybiarskie mogło spodziewać, że byli tam ludzie, a te informacje we wsi wszyscy posiadali. I to jest jeszcze... Nie wiem, który to apel, trudno by go zliczyć, apelując przez prawie 20 lat na antenie naszego programu, żebyście no, państwo zachowywali się racjonalnie. Apeluję szczególnie do ludzi starszych. No, nie można w domu trzymać 104 tysiące, tym bardziej, że te pieniądze, mówiąc już językiem ekonomicznym, nie pracują, już nie mówię, jak są niebezpieczne. Nie można też obnosić się z tym na co dzień, co się posiada, bo dla niektórych paręset złotych jest już magnesem do dokonania przestępstwa i bądźmy w tych sprawach skromniejsi. Dla nas bardzo istotny jest kontakt z mężczyzną, który 24 września około godziny 21 zadzwonił do Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie z informacją, że w Kołczynie, w domu przy ulicy Polnej znajdują się zwłoki mężczyzny, że są skrępowane. Przede wszystkim apelujemy do tego mężczyzny, no apelujemy też do tych, którzy posiadają wiedzę w tej sprawie. Ja jestem tu przekonany, że ta sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał, szczęśliwy w sensie tym, że sprawcy znajdą się za kratami. Potrzebujemy jeszcze postawienia, a właściwie policja potrzebuje postawienia kropki nad i w tej sprawie.
Czego chcesz? Dawaj Bachora. No dawaj Bachora, mówię! Zostaw ją, nie rób mi krzywdy! No Minisiu! Bardzo liczę na Państwa obecność za tydzień. Za tydzień przedstawię Państwu nieprawdopodobną historię uprowadzenia mieszkanki Śląska i jej trzyletniej córeczki. Przez 7 miesięcy w nieludzkich warunkach głodzone ofiary, sprawcy tego bestialskiego czynu, do dziś są na wolności. Szczegóły za tydzień, przypominam, w czwartek po wieczornej panoramie.